dzisiaj spontanicznie nagrywam, a to dlatego, bo był zamówiony... Właśnie, co to było zamówione? Co my mamy w tym kartonie? Czy ktoś wie? Czy ktoś zgadnie? Ciężkie nie jest, bo jestem w stanie nawet zrobić, że nogą i ręką to podnieść, więc... No dobra, jestem silny, dobra. Ale... Co to jest? Co to może być? Coś dużego. Podpowiem wam, to coś do samochodu. Więc dobra, to jest boks. Boks do samochodu. W końcu. Bo tamten, co mieliśmy wcześniej, tylko tamten był do innego samochodu. To był, można powiedzieć, połowę. Więc zaraz go otworzymy, bo dzisiaj przyjechał kurier z tym. I zobaczymy, jak to wygląda. Rzeczywistość. Ja tylko muszę to. O. A tak to wygląda. To jest Pacific 200 Tule. Dobra, to ja na razie was muszę wyłączyć, bo muszę to przetransportować do dużego pokoju. Tak, Beluś? Tak, Beluś? Tak, Beluś? A nikogo jeszcze nie ma, nie przyszła? Jakie te kartki są, nie? No, my tu byliśmy w Action. Kupiliśmy płyny do prania. Tak? To są płyny do prania, dobrze mówię? I wszędzie kosztują po 5 euro. Dobrze mówię? No, a tutaj 2,77. Najtaniej wychodzi w Action. No i taki kupiłam do tych farb, co pokazywaliśmy wam w poprzednim filmie. Właśnie to jest taki specjalny arkusz. No i co my tu kupiliśmy? No i takie. Jest takie, takie w sumie. Do Vanesco będziemy... W tamtym roku kupowaliśmy, no, ale gdzieś nam w piwnicy się zapodziały. To są takie kółeczka i raczej takie ten... To są punkty. Czerwona chyba tymi kółeczkami innym. Trzeba po prostu rzucać. Celować. To jest bardzo fajna zabawa. Tak, to jest to, co my kupowaliśmy w tamtym roku. Niebieski jest największy. Masz 5, 50, 15 i później czym więcej kółeczek, to się punkty zbiera. Fajna zabawa. To często za blokiem właśnie z dziewczynami gramy. Adam stwierdził, że nie chce mu się szukać w piwnicy, bo tam mamy naprawdę Meksyk. No na pewno się zdaje. A to za euro koło. No to jest 10 centów kosztem. No ludzie, no szkoczą. A i takie fajne do... Można na kredki, na łówki tak bastrować. Bardzo fajna rzecz, tak że Vanesca będzie się bawiła. Bastrowała i się bawiła. No i najważniejsze. Książeczki. Najważniejsze. Plastry. Takie książeczki, bardzo fajne. No i u nas się udało mąkę kupić, no za śmieszną cenę, 45 centów. Za śmieszną, tak jak kiedyś była. No, jak kiedyś była, bo wszystko ceny poszły teraz... Ostatnio chyba za euro kupiliśmy w Aldiku. No. Ostatnio, za kilka dni temu. Nie, 89 centów chyba. Tak, a teraz właśnie za 45 centów, taka cena jaka kiedyś no, była. No, więc zobacz, takie fajne. Ci, co mieszkają w Niemczech, zapraszamy do nas do Bochum Linde nawet dokładnie, bo tam jest właśnie Lidl. No może w innych Lidlach też. I takie do... Jak ładnie malujesz, wow! Bardzo fajne dla dzieci. Vanesca będzie sobie... W wolnym czasie bawić się. No i takie, no za skarpetki, worki, nic takiego. Hol zakupowy! A mieliśmy tylko jechać po same... Płyny. A to wiadomo. Czy chyba wiecie, jak się do Action wejdzie, to się tak z jedną rzeczą nie wyjdzie. A i szklaneczki jeszcze dokupiliśmy. Gdzie one są? Nie wiem, gdzie te szklanki są. Vanesca, Amelka chyba wzięła. Amelka, gdzie szklaneczki? A, one tu są chyba. Już rozpakowała. Rozpakowała. Tak, bo nam się trochę pobiło tych szklanek. Dobra, trzeba. No nic. Tam nie przyjdę nawet, bo za... No nic, właśnie. Idę przeciągać ten karton. Nagrywa się czemu? No, chyba tak. No chyba się nagrywa. Dobra, i trzeba to przetransportować. Ja sama jestem ciekawa, bo ja nawet nie widziałam tego, jak Adam zamawiał. Adam zamówi, dopiero mi powiedział. A czy już planowaliśmy, wcześniej tego boksa kupić, ale czekaliśmy na taką okazję, żeby... No, dobra cena była. No, okazja się... I Adam siedział, sortował cały czas, a w końcu udało mu się, tak? No, kto taniej, siedzi, taniej ten, kupić. Ten nie ma, tak? Jeszcze trzeba w piwnicy porządek zrobić. No, gdzie my go wsadzimy, to ja nie wiem. W piwnicy teraz chyba ci się nawet nie zmieści.
pionowo tam, czyli to co ci mówiłem. Zabeluś. O, różowy. To chyba sobie jaja robisz. Nie, czarny. O, no i rzeczywiście o wiele, wiele większy jest. No, zaraz niech ci tam spadnie. Na razie może. Żeby boksa zaprezentować, to trzeba tu pół pokoju. No bo to powinieneś na dworzu zaprezentować. Na dworzu to będzie też prezentacja, jak będę go montował. Na razie to jest tylko taka. Wstępnie. Wstępna prezentacja. No i ten będzie kolorystycznie nam pasował do auta też. No. Fajne. Taki chropowaty. Czekaj, może tam chwilowo. No, huśtawkę przesuniesz. Więc tak to się prezentuje. Gdzie się go otwiera? Jego się nie otwiera. To jest. Kluczyk. Kluczyk. Nawet dwa, jeden dla mnie, jeden dla Gabrysi. Jeden w rezerwie, jakbyś wiesz, zgubił. Ale tak samo chodno też miałem dwa kluczyki. Też, nie? Pokaż to. No, jak boks, jak boks. No, ale rzeczywiście duży jest. No. W porównaniu co do... Co mieliśmy do tamtego. No, to sporo, jak będziemy pod namiot jechać, to sporo rzeczy nam tutaj wejdzie. Bo to jak się jeździ pod namiot, to jednak dużo, dużo rzeczy potrzebne jest. A szczególnie jak z dziećmi jeździmy, to i do grania, i później pod namiot. Nie? Piwory. To jest instrukcja, ale to fajne. Już boksa miałem, to wiem jak go się montuje. No, to się cieszę. No, nareszcie. Więc na urlop jedziemy, to będzie boks. To są całe do boksowania. Więc większa prezentacja będzie później, to jest tylko taki króciutka pokazanie, jak on wygląda. O. On tak się jeszcze. To jest z tyłu. On ma 1,75 m, 82. O. O, to się gimbal się przemęczył. On ma 1,75 m długości. 82 centymetry szerokości i chyba 40 coś, około 40 wysokości. Takie są wymiary. A pojemność to jest 410 litrów. No dobra. To na tyle. Jakby co, ciąg dalszy będzie za jakiś czas, ale u was to będzie chwila, moment. Widzicie, mieliśmy wyjść na dwór, a zobaczcie co się dzieje. Ja mówiłam, że brzmiało. No ale to byśmy nawet nie wyszli i co? Byśmy zaraz uciekali. Wiosenny, a jak wiecie, jak fajnie pachnie tym wiosennym deszczem? Wow. To już widać, że to jest wiosenny deszcz. Jednak z tej chmurki co jest, to właśnie z tej chmurki tak pada. A dzieciaki grają w piłkę. No niestety. Jak ktoś chce być piłkarzem, niestety. Co? Nikola je obiadek. Nikola. Dobra, to na razie u nas tyle i nie wiem, pomyślimy. Czy z boksem, bo na razie z boksem też, no jak ja będę boksa montował. No zobaczymy. Więc na razie nic nie mówię, nic nie planuję. Czas pokaże. Na razie. No niestety,
nawet zagrzmiało, nie błysnęło się, tylko zagrzmiało. Pierwszy grzmot, znaczy odgłos był, ale błysku nie było widać, może za blokiem. Więc pierwsza burza zaliczona w tym roku, wiosenna. I na razie, no nie wiem, czy dzisiaj jeszcze będziemy montować, zobaczymy jak się pogoda wyklaruje. Na razie jedziemy do Wolwortu, zabierzemy was razem z nami. Jezu. Zabierzemy was ze sobą. Ze sobą, wow, Gabi. Kobieta umie lepiej mówić. Nie mówcie, chłop to tak topornie. Co ona będzie robiła? Zobacz, mama, przyszła mówić, zobacz ile to kurzu jest. A to jest na jej zasięgu oczu. Także Waneska wyciera. Zobacz jak dużo. I ty mówisz, że sprzątasz. Sprzątam, no ale widzisz, ja tak, wiesz. Ale nie tak mocno, ja tak Waneska, nie patrzę, bo tam tak. Wiesz, nie wiem, tam są głośniki może. Panie, aż taki interesujący jest ścieranie kurzu? Zabrakło ci, jeszcze jeden wacik. Dobra, póki nie pada, Adaś, to zdążymy do autka podskoczyć. Dobra, więc wsiadamy do samochodu i brykamy. Aż 5 km będziemy jechać. Słuchasz, to był obiad? No. Wow. No bez ciebie, bo ty jeszcze idziesz tam? No. A nie, już Nikola ma wolny. Więc będzie pokój ogarniać. Wczoraj ci mówiłem. Tak. No. Nie nastawiłam na sprzątanie. Nie nastawiłaś się? Ale się musisz nastawić. Nie. Dobra. To jest wandalizm. O, w sobie to jak ząb. Brak ci zęba. Nie. Dobra, bo głupoty już gadałem. Meldujemy się w sklepie. Jeszcze nie wyszliśmy, buty już mamy. Nie? Gabi już ładnie ubrana. Już nie jest kamera na tym, na gimbalu, bo będziemy wchodzić do Wolwortu, no wiecie, nie chcę się za bardzo rzucać. Przed wyjściem Nikola przyniosła te rzeczy właśnie to, co? I właśnie mi mówi, mama, ja może nie dostaję od tej pani pieniążków, ale zobacz, mówi, ja ile rzeczy dostałam, dostała takie laleczki na pofigurkę. Znaczy to dostałam na moje urodziny od niej, tak jakby jej tak jakby prezent, ona powiedziała, że tam mogę sobie wybrać coś, nie? I ja właśnie wzięłam takie coś. Tutaj akurat przez to, że jest tutaj uszkodzone łóżko, ale to mi tam nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi, nie? Pięć razy to będzie spadało jeszcze. Nie, stoi na półeczce i to też, nie? No i tutaj tak samo, nie? Znaczy ogólnie to też jest popękane. Ale to nie też spadło. Widać. Nie widać tego, na przykład tutaj ten kwiatek był odpadł, ta figurka tu, i tutaj ta noga. No ale zobaczcie, nie widać nic, nie? To ale śliczne jest, bardzo ładne. No tak skleiła. I to jest kosztowało 13 euro. Znaczy 13,90, bo 90 to... A resztę? Ile to? Znaczy to też jakoś tak podobnie jak to. To 9,90 i to tak samo 9,90. No, to zobaczcie. Bardzo ładne rzeczy, śliczne. O. No. Dobra. Plus jeszcze kwiaty na... No stop, to wypędzynęło się tygodnia. Idziemy. No, to naprawdę fajnie Nikola ma, nie? Tak naprawdę jest bardzo przesympatyczna kobietka. Wygie, moim zdaniem zamiast pieniędzy to jest dobra alternatywa, nie? Tak. Bo wiesz co? Bo zobacz, pieniądze masz i wydasz, a to masz pieniądze masz zamrożone. Jak będą ci pieniądze potrzebne, pójdziesz na Flowmark i sprzedasz i masz pieniądze. No nie mówcie, mój genialny pomysł. No nie, ja tego nie będę sprzedawał, bo to nie, będą moje to pamiątka. To pamiątka jest dla Nikoli, pewnie, że tak. Tym bardziej, że ja tym bardziej, że ja doceniam małe rzeczy, bo rzeczy, tak naprawdę one są potem duże rzeczy. Tak. Trzeba doceniać, cieszyć się z małych rzeczy, nie? To jest. No. Pieniądz to pieniądz, pieniądz dzisiaj jest, a jutro może nie być. No a figurka teraz chcesz? Będzie. Jaką masz panu torbę? Kupiliśmy fajne takie mleczko z... Białe. Ale z czwóreczką w Kaflandzie. Nie wiem, to chyba coś nowego, ale jest tak pyszne to mleczko. Coś... No jest dobre. Coś różnicę. Coś podobnego to, co ja kupiłam w tym automacie, tak, nie? Tak, jak tak jechaliśmy z... Może mniej tych konserwantów może ma. Nie wiem, ale jest. Inne smaku jest. Ja jeszcze nie próbowałem. Nie? No spróbuj. Nie, teraz to piłem. Jest naprawdę różnica. Teraz piłem bardzo zdrową mirindę, no. Ale światełko gasimy i... Nie chcę dzieciakom wypijać mleka. Nie, to jest moja torba, nie zmniejszaj jej. Hej!
Ona sobie będzie, a ty masz swoją torbę. Wiecie co, u nas naprawdę te wstępy do vlogów to są masakra. Ona sobie przewłaszczyła moją torbę. Musimy tak, trzy części. Wstęp, pierwsza część będzie, później drugi to jest oczywiście. No tak, ale problem jest taki, że u nas nawet wstępu nie ma. Nie, jak nie ma wstępu? Bo teraz jest akcja, mama na balkonie zapnięta. O, patrzcie tak. Jak Waneska pije. Usta jej przeciekają. Ada, ty nagrywasz, ale a zobacz, jak Boruś cię prosi, żebyś go nagrał, jak wskakuje na ciebie. Ty, ale ma przekręconego pampersa. Bo on chce z nami iść. Ale ty masz przekręcony pampersa. On chce z nami iść i on widzi, że my się ubieramy. I on tutaj będzie nas krążył cały czas. A weź wyciągnij smycz, to on już w ogóle zwariuje. Nie, nie wolno tak podrażnić, nie Beluś, no było przed chwilą, czy było przed chwilą. No właśnie. Nie, to jest nie wolno. Mama, tu nie mogę do chłopczego. No nie, dobra, to już się medujemy, nie wiem gdzie, ale już chyba nie w domu. No, a my jeszcze nie skończyliśmy. Jeszcze zapomnieliśmy. Nikola właśnie przed chwilką mówi, mama, jeszcze byś zapomniałaś o drzewku. Nikola mi sprezentowała takie drzewko. Bardzo ładne. One też było tutaj lekko uszkodzone. Znaczy no pęknięte. Pęknięte, nie? Ale Nikola mi przykleiła. I ja mam takie... Masz talent wrodzony. Nikola wszystko potrafi zrobić. Abrakadabra. Wręcz skleiła mi tak ładnie. I to bardzo ładnie się jeszcze farbą przeleciałam. Nie uwierzycie, że jak ja byłam u Nikoli w kwiaciarni... No to nie, czy nie mówiłaś już? Nie, nie, nie mówiłam. Nie, ja Monicy się nagrywam, mówiłam. Znów Monika, znów nasza Moniu. Pozdrawiam cię, kochana. Byłam u Nikoli w kwiaciarni i do Nikoli mówię, Nikola, ale to drzewko jest piękne, bo było właśnie takie duże i było takie małe. Ale jak ja zobaczyłam, to cenę podniosłam. Też piękne. O, nie, ono też piękne. Ależ piękne, mówię, to nie jesteś mi na to takie jest drzewko. Nie wiem. Znaczy, nie, tutaj nie ma, nie ma jeszcze, ale kosztowało 24,90. No 25 euro. No i co, to drzewko było mi pisane, bo po jakimś czasie nie trafiło do ciebie. Chodzi o to, że ja to w miarę skleiłam tam na praktykach, nie? Ale to tam leżało, a wiem, że i pani chciała to ogólnie wziąć ze sobą, nie? Bo ogólnie tam u nas jak coś się na przykład zepsuje od czasu to pani do czasu, bierze albo... No to wtedy wie, co jest się tego nie sprzedaje już, sprzedaje już, nie? Bo jest uszkodzone. To jest uszkodzone już. Halo, i co? Więc już, więc tak, więc ja to skleiłam i takie... Nadal miałam to takie, taką nadzieję, że jednak da mi to, nie? No i potem... już to, tak, nie wiem, jakoś tak pod koniec któregoś tam dnia nagle słyszę bum, nie? I pani, dobra, bierz to drzewko! I te drzewko było mi pisane i ja mam. Takie, o kurde. Warto czekać jednak. Trzeba być cierpliwym. Tak, ja, i na przykład jak, o właśnie, to spadło, nie? No, to wtedy Amelia była. Mm. Wtedy Amelia była. I ja Amelii mówiłam, że zawsze jak coś spadnie, to zawsze mam z tyłu nadzieję, że trafi w twoje ręce. Że do mnie to trafi. Na twój warsztat. Że zawsze mi dają do naprawy i potem sprawdzają, czy da się, czy nie i jednak jak nie, no to wtedy... To dostajesz. Dobra. Dobrze, uciekamy, bo Waneska się ucierpi. Waneska, aha, Waneska, że talerz szampła. No i my nie możemy do tego sklepu wyjść z domu. Wiecie co, ja już mam pierwszy motyw. Tak brać śmieci i wyjść. Ale tak za każdym razem jest, nie? A tobie nie będzie zimno? Kurde, zimno. Ja z lutego jestem. Weź tą bluzkę tak, bo ty masz tą bluzkę tak, jakbyś w ciąży był. Ja tu mam dużo pieniędzy. Aha, zapomniałam. Trzeba się chwalić portfelem. Człowiek na YouTubie filmy puszcza, zarabia miliony, to im trzeba mieć duży ten, torbę. Oj, nie mogę. No tak chciałbyś. No marzenia trzeba mieć. To nie ma marzeń, no to... Dobra. Idziemy, nie Waneska, potem tata to jest. Nie wejdziemy dzisiaj z tego domu. Ja mogę iść z kudami. Mam miękkie. Dobra. Światło tylko Nikola zgaś. Pa, pa. No witamy, my stoimy w korku, ale chciałam pokazać tutaj. Zobaczcie, jakie piękne kwiatki. Śliczne. Jak ozdabiają ten cały domek. Bardzo ładnie to wygląda. A my wyjechać nie możemy. No, a my wyjechać nie możemy, byliśmy z domu. Z domu, a teraz nie możemy wyjechać. Chcieliśmy jechać naszą drogą. Ale tam stała policja, bo znowu wypadek był, tak.
No i teraz właśnie Adam zrobił rundkę. Ale tu wszyscy tędy jadą. No i teraz wszyscy jadą tędy i no niestety też tutaj jest korek. Więc po nie może. Gumki. Więc nie możemy dojechać do tego Teddy po te przylepce na. Na okno. Problem był z wyjściem z domu i teraz jest problem dojechania. W ogóle z wyjechaniem. No, no niestety. A tutaj lotusik stoi, ten srebrny. Mhm. Ładny, ładny. Malutki. Mhm. To też taki ładny ogródek z kwiatkami. Ślicznie uwielbiam, jak to jest tak właśnie, tak zieloniutko, jak ta właśnie taka wiosna jest. Wszystko kwitnie. Kwitnie wszystko. Ładnie. Tak mi się bardzo podobają, jak są, tata może dalej, jak będziemy jechać, pokażę, jak są takie drzewka, takie jakby powycinane, ostrzyżone, o, wyrzeźbione, ostrzyżone, bardzo to ładnie wygląda. No jak nie? Ostrzyżone. No ostrzyżone, ale później... Wyrzeźbić to można z marmuru, z nie, drewna. Z tego też można wyrzeźbić. Pamiętasz, jak byliśmy w Warszawie i byliśmy, nie wiem, czy w łazienkach, czy ty też miałeś wyrzeźbione postacie? No, tak. O, to tutaj właśnie będzie pokazane nawet. Znaczy, jak to pięknie wygląda. Jak od razu inaczej domek prezentuje, taka kołderka, ślicznie, uwielbiam to, tak jak ktoś tak przy domku dba o takie rzeczy. Mm. Bardzo ładnie to wygląda. No ale kontener najlepszy. No ale tutaj remont robią, dlatego ten kontener jest tutaj potrzebny. No jest dobra. No tak. Była Adaś, byliśmy w Warszawie, tylko właśnie nie wiem, czy w łazienkach, czy w tym drugim. Pamiętasz, co tam Nikola miała? W Wilanowie. Nikola miała zdjęcia zrobione na komunii, taką sesję zdjęciową. Mm. I tam właśnie miałeś takie różne wyrzeźbione ten postacie, czy tam to bardzo pięknie wyglądało. Może jak będziemy w Warszawie, to będziemy mieli możliwość pokazania, ale naprawdę bardzo ładnie. No i jedziemy dalej. Jedziemy. Wleczemy się w koreczku, bo ktoś źle pojechał, korek wypadek zrobił. No bo ten deszczyk spadł, jak to powiedziałeś, no i co? Ślisko się na drodze lekko zrobiło. Ale na tej drodze, uwierzcie mi, że ta droga jest po prostu prosta. I na takiej prostej drodze są częste wypadki, no. Nie? Bo to już kolejny raz, jak nawet już jest ja, wypadek, kolega nie? mnie podwoził do domu, jak jeszcze pracowałem w meblowym. I też w kufer mu wjechał. Ale to też wina, bo odległości nie trzymał tamten, no nie? I w tył wjechał. To też nasz sąsiad z góry był, nie? Nie, nie. Nie? Nie, sąsiad z garażu, ale nie od nas. No nie, ale z garażu. A, to nie z naszego bloku. Z garażu, ale nie z naszej klatki. Aha, ja myślałam, że sąsiad. Nie, on tam mieszka gdzie indziej. Znaczy w tym naszym kompleksie blokowym, ale on w innej klatce w ogóle. Aha. To przepraszam. No, nie szkodzi. No, mieliśmy iść do Wolwortu, wylądowaliśmy w taku. No, wiecie jak tam mam. Ale dobra, bo tu mi muzyka gra, a wiadomo, YouTube nie lubi jak jakaś muzyka leci. Dla mnie to jest, no super. Tylko bym musiał ze sobą coś nie tak zrobić chyba. No, a my kolejny sklep. A do Wolwortu dojdziemy chyba na sam koniec. This love ain't yours, father take it. And baby this heart can't tell what's right or wrong. I know that no love ain't real if something's broken. But I know that we both gotta know it's time to let go. In the end it's only down to us. There's no love nor love. And I hate that I admit we're at the breaking point. At the breaking point, time to break it. Don't need no love. Nie kupiliśmy to, co trzeba było, ale jeszcze idziemy do Kiki i do Teddy'ego. Mhm. Może tam dostaniemy. W końcu udało nam się. Jednak jak będziecie szukać, to w Teddy'im sobie powiem. One sama kolega. A nigdzie nie dostaliśmy, nie? Bo nas wziąłem jeszcze ołówki takie, bo Vaneska musi mieć do grube. Kolegę masz. Leniwca. Idzie z nami chyba. No jest, to już uciekamy. To wszystko, no uciekamy. Bo w Kiki też nie było. W Kiku. Nie, nic nie było. Dobra. Więc jak coś to. Jak coś to idźcie do Teddy'ego, bo w Teddy'im wszystko jest. O, 5 euro. A na polskie 25 zł. Tanio. Tanio. Przegabić coś. Do makijażu. Ależ masz jedno.
jednak chciałam jeszcze jedną w rezerwie mieć. Ale zobaczcie, jakie to u nas drogie to jest. Mm. Jakieś może oryginalne są. Wziąłem takie w sumie takie rosmanowskie, bo nie chce mi się do DM-u nie chce mi się iść. W DM-ie może by był większy wybór. No jest. Tak każdy sklep zaliczamy, no nie? Everything can break, it's a risk you take. I went out on a limb, but I fell down. It was my mistake, thought that you would wait. You should know that it hurt me to leave town. I heard you found a new friend, who's an old good friend of mine. My heart, it beats like a drum. Let it drum just to numb my mind. It should have been me.